Mamy 75. rocznicę powstania Klubu Sportowego w Krakowie. Tradycja, jaka się zawiązała na naszych spotkaniach opłatkowych, a którą zapoczątkował ksiądz, nasz pierwszy kapelan, ksiądz Zdzisław Czystyniak, były wspomnienie o ludziach w Krakowie, którzy złożyli wielkie zasługi dla naszego klubu. Ja bym dzisiaj chciał przypomnieć sylwetkę pana profesora Wacława Dobulskiego, pierwszego przewodniczącego Rady Seniorów. Sporo osób zada pytanie, kim był Wacław Dobulski. W wydawnictwie jubileuszowym 40 lat KS Krakowia pisze o sobie. Jedna jest tylko prawda. Jestem jedynym z najstarszych działaczy Krakowia. Miłość do tego klubu, rozpłomieniona w moich piersiach przed laty, nie wygasła i nie wygaśnie. Albowiem Krakowia jest to, co jest za co kochać. Ona symbolizuje wysokie wychowawcze walory sportowe, które zawsze wszczepiałem w młodzież dżentelmeństwo, szlachetność, kulturę. To, co Anglik zwykle orzekać w Fertle. Taka była Krakowia dla Wacława Dobulskiego, pierwszego przewodniczącego naszej Rady Seniorów. Nie znamy jego miejsca ani miejsca pochowania, jego daty urodzenia, daty śmierci. Po prostu jest dla nas w tej chwili anonimowy. Z jego wspomnień dowiadujemy się, że w 1906 roku przebywał przez parę miesięcy w pewnej szkole na wsi. Tamtejszy nauczyciel dał mu do przeczytania broszurę profesora Piaseckiego Zabawy i gry ruchome, którą otrzymał od władz z zaleceniem wprowadzenia wśród uczniów gry w piłkę nożną. Zapałem włącza się w realizację zaleceń, co w efekcie przekształciło się w nieuleczalną chorobę zwaną piłka nożna. Po powrocie do Krakowa regularnie uczęszcza do Parku Jordana i na Błonia, oglądając uganiającą się młodzież za piłką nożną. Ponownie opuszcza Kraków, aby już na stałe w 1911 roku powrócić do Krakowa. Od 1912 roku zostaje profesorem w Liceum Ogólnokształcącym imienia Augusta Witkowskiego i aż do 1950 roku tam naucza, z przerwą na okres okupacji. Jako profesor, bardzo wszechstronny, naucza języka polskiego, matematykę, historię, język niemiecki, fizykę, a przede wszystkim chemię. W czasie okupacji był więźniem na Montelupi i w Nowym Wiśniku. Z Krakowią związał się w 1919 roku, czynnie działając do ostatnich lat swojego życia. Był członkiem zarządu klubu przez całą kadencję prezesury Edwarda Cetnawowskiego. Na konstytucyjnym zebraniu Polskiego Związku Piłki Nożnej 21 grudnia 1919 roku zostaje wybrany na członka zarządu. Jako przedstawiciel PZPN-u wyjeżdża z reprezentacją Polski na mecz z Węgrami w Budapeszcie w 1921 roku. W 1937 wybrany do powołanej Rady Seniorów zostaje jej pierwszym przewodniczącym. Już w lipcu 1945 roku na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Krakowi ponownie zostaje wybrany do Rady Seniorów na jej przewodniczącego, wchodząc w skład zarządu klubu. O Wacławie Babulskim krążyły liczne anegdoty, dość często uszczypliwe, odnoszące się do jego stroju i miłości do Krakowa. Antoni Wasilewski, uczeń Wacława Babulskiego, tak go opisuje. Z innych profesorów, już z tytułem profesora gimnazjalnego, pamiętna jest sylwetka smutnego jego mościa, zawsze na czarno ubranego, w dużym, szerokim, czarnym kapeluszu, z załamaniem w środku i podwójną, długą, rozwichrzoną brodą. Właściciel tej brody stale ją gładził, głaskał, wichrzył, nawijając na palec, słowem delektował się nią. Był to profesor Babulski, namiętny kibic Krakowi, który poza meczem Krakowi nie widział świata Bożego. Tyle Antoni Wasilewski. W swoich wspomnieniach Wacław Babulski pisze: Niemcy zgodzili mi brodę w więzieniu i dzisiaj chodzę po świecie zmieniony, niepoznawalny nawet przez najbliższych i dawnych współpracowników Krakowi. Wacław Babulski był oddanym przyjacielem młodzieży, szczególnie tej, która uprawiała sport, czyli piłkę nożną. W wywiadzie udzielonym przekładowi sportowemu w 1921 roku powiedział:
klasie jednostronni są moi chłopcy. Gdy w futbolu nauczyli się wszyscy, a chemii żaden nauczyciel nie może. Dwie jego pasje obeszły się z nim niewdzięcznie. W Krakowie, co zapomniało go, gdy w latach przemian socjalistycznych także w sporcie eliminowano zasłużonych działaczy, a pozbawienie klubu osobowości prawnej zawiesiło działalność Rady Seniorów. Gdy Krakowie odzyskała osobowość prawną i nowy statut, który przywracał Radę Seniorów, Wacław Babrucki już nie. Druga jego pasja, nauczanie, zakończyła się zesłaniem na emeryturę. Jeden z absolwentów liceum Augusta Witkowskiego z Wlach napisał: kiedy chodziłem do klasy 10 A, w roku szkolnym 49-50, zarząd szkolny ZMP postawił mu zarzut, że nie naucza zgodnie z zasadami materializmu dialektycznego, co ostatecznie przesądziło o przejściu na emeryturę. Minęło pół wieku, a Wacław Babrucki nie doczekał się pogrzebu na grobie Krakowie. Mimo starań nie znamy jego ani daty urodzin, ani śmierci, nie wiemy gdzie spoczywa. Starajmy się zrobić wszystko, aby ten zasłużony dla klubu i przewodniczący, pierwszy przewodniczący Rady Seniorów mógł zostać przez nas uhonorowany przy najbliższej okazji 1 listopada. Dziękuję. Wracając do mojego wystąpienia, profesor Babrucki w karykaturze tak wyglądał. Tak go widziano wtedy, w tym okresie. Fajnie był. No, prawdziwy Krakowi, nie? Co pan życzy? Proszę bardzo, proszę sobie bliżej oglądać. Może powiem, poprzeć.